Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam dzisiaj wbity taki fajny kwiatuszek w fryzurę, mam takie fajowskie kluczyki z muszelkami. Zresztą zobaczcie sami. Muszelki i kwiatuszek. Dzisiaj będę mówić o Joni. Jeden z moich ulubionych tematów, o którym mogłabym się po prostu rozpływać. Zanim przejdę do rzeczy, to zachęcam do tego, żeby znaleźć linki do pobrania moich darmowych materiałów w opisie tego filmu. Te materiały to medytacja i tantryczna praktyka bliskościowa. I jeżeli macie ochotę, to pobierajcie, stosujcie, bawcie się tym, a jeśli nie, to no, przynajmniej powiedziałam, że jest coś takiego i można próbować. A teraz przejdźmy do rzeczy. Joni jest słowem, które pochodzi z sanskrytu i oznacza portal, źródło. I dla mnie jest to bardzo piękne słowo. Jak bardzo inne od tych, do których przyzwyczaiła mnie i chyba nas wszystkich kultura. To nie jest jakiś srom, to nie jest jakaś pochwa, to nie są takie rzeczy zapożyczone z języka po to, żeby określić coś w ciele kobiecy, co przypomina tę rzecz, bo nie zapominajmy, że pochwa jest słowem pochodzącym od waginy, a po łacinie vagina to no, pochwa do miecza. Taki futerał. Srom, no ja nie będę się wypowiadać na ten temat, bo to już jest w ogóle jakieś przegięcie. Ale Joni ma bardzo piękną wartość. Taką pełną czci i szacunku. I przyznaję szczerze, że w moim życiu ja i moje ciało, no nie szliśmy ze sobą. Przez wiele lat mojego życia, moje ciało było przeze mnie odrzucane. I przyznaję szczerze, że nie poznałam dotąd żadnej kobiety, która od chwili, gdy przyszła na świat, przez swoje dzieciństwo, przez to, jak była wychowywana, co doświadczyła w szkole, później gdzieś na studiach, jeśli miała ochotę, i później jako dorosły człowiek, która od początku czułaby się w swoim ciele uszanowana, kochana, piękna, taka jaka jest, że sama myśl o tym, że ma ciało, jest wartością. Nie poznałam jeszcze takiej kobiety. Poznałam kobiety, które przeszły przez przeróżne doświadczenia, które nie zostawiły ich takimi samymi i odnalazły się potem. Takie kobiety to tak. Od takich też się uczyłam. Natomiast nie poznałam nikogo jeszcze, kto faktycznie miałby takie wartości już po prostu i byłyby one wzmacniane jeszcze przez proces wychowania, potem jakby dopieszczania przez kulturę, przez uwarunkowania w szkołach i tak dalej. Tego po prostu jeszcze nie ma. I bardzo nad tym ubolewam. Nie znaczy, że nigdy tego nie będzie. Marzę o świecie, w którym nie ma terapeutów, coachów, mentorów i tak dalej. Naprawdę o tym marzę. Ale na ten moment chyba trzeba po prostu przejść przez to, co nas skrzywiło jako ludzi, skrzywiło jako kobiety, skrzywiło jako mężczyzn i wykształcić w sobie zupełnie nowe części osobowości. Takie, które pozwolą nam być tym, kim jesteśmy w istocie. Wracając do tematu, od którego zaczęłam, jest coś bardzo magicznego w tym, jak my, kobiety, rozpoznamy swoje ciało i ukochamy swoją kwintesencję fizyczną, to znaczy nasze joni. Bo w joni jest wszystko, co najlepsze. W joni jest źródło naszej kobiecości, jest źródło najwyższej rozkoszy, jaką można przeżyć. Jest coś bardzo fajnego w orgazmach łychtaczkowych. One są takim fajnym wstępem do tego, żeby iść głębiej. Rozładowują napięcie, jakby oczyszczają ze stresu. Są takim cukrowym rauszem trochę, taką fajną nagrodą. Ale cała głębia doznań, cała głębia doświadczania siebie jako człowieka jest właśnie w joni. A tego trzeba się nauczyć. Wiele kobiet mówi na przykład, ja nie doświadczam orgazmów przez moją joni i ja chyba do tego nie jestem, ja chyba nie umiem. Nie, nieprawda, jesteś po prostu preorgazmiczna. To wszystko, w ten sposób o sobie myślę, zapraszam Cię do tego. Jesteś preorgazmiczna. Mi też wiele lat zajęło to, żeby odkryć te wszystkie dobroci, które są wewnątrz mojego ciała. Żeby nauczyć się orgazmów z punktu G, ejakulacji, żeby nauczyć się orgazmów szyjkowych, żeby to wszystko zaczęło mieć swój bieg. Musiałam się tego nauczyć, bo nikt tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, ale nie mamy takiej edukacji, która by nam umożliwiała eksplorowanie swoich ciał bez poczucia wstydu. Kobiety, które są połączone ze swoją cielesnością,
które akceptują się jako ludzi, które są pewne swojego ciała, które czują swoją wartość. To są kobiety, które mają bardzo piękny dialog ze swoimi joni. One rozumieją swoją kwintesencję, one są magnetyczne. To są tak magnetyczne osoby, że jak wchodzą do pokoju, do pomieszczenia, jak wchodzą pomiędzy tłum ludzi, to zauważamy właśnie je. One są spokojne, one są takie ugruntowane, one są przepiękne i nieważne ile mają lat, one są soczyste, one są radosne, one są dziecięco ciekawskie i one są też pełne mądrości. Takie jakości można w sobie wzbudzić, wyćwiczyć poprzez pozostawienie tego, co nas ukształtowało, a już nam nie służy, nazwanie tego i odpuszczenie. Przede wszystkim ograniczających przekonań, jakie ciążą na naszych ciałach. I dla przykładu, gdy wstawałam rano i patrzyłam we własne odbicie w lustrze, to jeśli ktoś z Was oglądał BoJack Horseman, to on miał taką bardzo ciekawą wiązankę, jaką mówił sobie właśnie, gdy patrzył w lustro w swoje oczy. You worthless piece of shit. Bezwartościowa kupa gówna. Bardzo podobał mi się ten serial właśnie dlatego, że protagonista tak mocno nazywał to, co ja też sobie powtarzałam. Ja dodawałam sobie jeszcze, nie zasługujesz na życie. I z tą mantrą naprawdę nie wylądowałam w najlepszym położeniu. Ona zaprowadziła mnie w potworne przekonania, potworne doświadczenia i nikomu nie życzę podobnych. Nikomu nie życzę czegoś podobnego. Ja pewnie musiałam dostać taki zestaw, żeby zmądrzeć, ale każdy dostaje własny. I przekonania, które miałam wokół własnego ciała, były bardzo podobne. To znaczy, jestem wstrętna, jestem brzydka, jestem bez wartości. Moja atrakcyjność zależy od tego, czy inni mi powiedzą, że jestem atrakcyjna, czy inni zobaczą tę atrakcyjność. Z kobietami, z którymi pracuję na ten moment, wiele z takich przekonań bardzo się powtarza. Bardzo często one brzmią podobnie. To znaczy, jestem nie dość dobra, jestem nie dość ładna, jestem nie dość perfekcyjna. Jestem nie dość jakaś, już nie mówiąc o własnej joni. I to jest to miejsce, które dostaje najwięcej. To jest to miejsce, które zamyka się najwcześniej i otwiera się najpóźniej. Nic dziwnego, że nie można otworzyć się na rozkosz, albo długo utrzymujemy się w fazach preorgazmicznych, jeżeli odrzucamy własne ciało, a pierwszym elementem, jaki się zamyka na przyjmowanie i dawanie rozkoszy, jest właśnie joni. Z całym jej bogactwem, jaki jest w środku. Bo łącząc się z własną joni, łącząc się z tym, co ona ma do zaoferowania, tak jak otwiera się na rozkosz, tak samo otwiera się całe życie na to, żeby przyjmować bogactwo, żeby otwierać się na epickie relacje, żeby budować sobie życie według własnego scenariusza, żeby być odważnymi ludźmi, po prostu. Bardzo wierzę w maksymę, że tacy, jacy jesteśmy w łóżku, tacy, jacy jesteśmy z własnymi ciałami, tacy jesteśmy w życiu. I poznamy tych ludzi, którzy czują się charyzmatyczni. Tych ludzi, którzy są pogodzeni z własną seksualnością, którzy ją eksplorują, podchodzą do niej z radością, wdzięcznością i dumą. Bo oni tacy sami są we wszystkim innym. Chcemy przebywać między nimi. Chcemy ich słuchać. Chcemy się z nimi przyjaźnić. Oni są naprawdę wspaniali. Co stoi na przeszkodzie, żebyś sama taka była? Co stoi na przeszkodzie, żebyś sam taki się stał? Jeśli przejdziesz przez to, co Cię ukształtowało, zostawisz za sobą to, co już Ci nie służy, to będzie Ci na pewno łatwiej otworzyć się na to, co jest kwintesencją Ciebie, na Twoją wizję życiową. I tym samym bardzo chciałabym zachęcić do tego, żeby właśnie wejść w kontakt z własną joni. Droga piękna kobieto, która mnie oglądasz w tej chwili, która mnie słuchasz, chwyć lustro, popatrz na siebie, zobacz, jaka jesteś, popatrz na swoje ciało, zachwyć się nim. Ja wiem, jakie to jest trudne. Przyznaję szczerze, że to, co teraz proponuję, jest tym, co proponuję wielu moim klientkom. I gdy oferuję im to, żeby weszły w kontakt z własnym ciałem i wysyłały miłość tam, gdzie wcześniej jej nie było. I podam przykład z mojego życia. Dla mnie to był mój brzuch i moje kolana. Najbardziej na świecie odrzucałam mój brzuch i moje kolana. Uważałam je za wstrętne, tłuste, obrzydliwe straty taty. Okej, to jest bujda totalna, jak na to dzisiaj patrzę, ale tak właśnie myślałam. Unikałam zdjęć, unikałam bycia na plaży. Po prostu wstydziłam się.
potwornie się wstydziłam. I moim wyzwaniem było pokochać mój brzuszek. Tę fałdkę na moim brzuchu, moje kolana. To, że są takie, jakie są. I tym kolejnym etapem jest pokochać własną joni. Spojrzeć właśnie na nią z taką samą miłością. Przeprosić ją za to, co się jej robiło. Bo tak, bo robimy jej wielką szkodę. Okropną szkodę, odrzucając ją, a potem wymagając od naszych partnerów czy partnerek, żeby i adorowali, żeby dawali nam rozkosz, żeby dawali nam przyjemność, podczas gdy my same się odrzucamy. To tak nie działa. Ja wiem, jakie to jest trudne. Mi zajęło to wiele czasu, żeby przez te hektolitry łez naprawdę uznać siebie taką, jaka jestem, z moją joni, taką, jaka jest. Z całymi jej niedoskonałościami. Z jej nierównością, jej asymetrią. Tym, że moja jedna warga mniejsza jest większa od drugiej, że one wystają po prostu na zewnątrz, co jest takie antyporno. Że jako dorosła kobieta mam włosy i czasami trzeba je po prostu golić, jeśli mam na to ochotę. Że ona pachnie, że ona jest taka właśnie, a nie taka jak na przykład właśnie w pornografii. Dla mnie to było wielkie wyzwanie, ale kluczowe. Zachęcam Ciebie do tego samego, droga kobieto, żebyś też zerknęła na siebie, żebyś spojrzała na swoje ciało z miłością, żebyś spojrzała na nie z zachwytem. Bo gwarantuję Ci, że gdy dojdziesz do tego zachwytu, zaakceptujesz siebie, to Twój próg tolerancji będzie zupełnie inny niż wcześniej. W Twoim życiu nie będzie już miejsca na to, żeby akceptować jakąś miałkość, średniość, żeby robić coś w imię tego, żeby być w relacji jakiejś, która już Ci nie służy, żeby Twój głos był cicho. Bo kiedy uznasz siebie samą, to cały świat Cię uzna taką, jaka Ty jesteś. Tak jak Ty się uznajesz. I tu nie ma innej drogi. I chciałabym powiedzieć, że jest jakaś jedna wybrana technika albo jedna wybrana pigułka na to, żeby stać się nagle super ekstra. Że jest jakieś jedno kluczowe rozwiązanie. Ale nie, to jest proces, bardzo mi przykro. Ale jednocześnie to jest bardzo ekscytujące, bo ten proces i tak by trwał. Więc czemu nie kierować nim świadomie? Czemu nie wejść w to w taki sposób, żeby to służyło? Zachęcam, po prostu zachęcam i zapraszam. Nic więcej. Jeśli czujesz, że ten materiał z Tobą rezonuje, to daj znać. Umów się ze mną na konsultację. Będziemy mogły porozmawiać na temat tego, co się dzieje w Twoim życiu, co zrobić, żeby było Ci przyjemniej, lepiej. Jeżeli będziesz chciała ze mną później pracować, świetnie. To będzie mój wielki przywilej. Jeżeli nie, to weź chociaż te informacje, które wyciągniesz z tej konsultacji i zrób ze swoim życiem coś więcej dla siebie samej. A ja życzę Ci, Wam wszystkim, przyjemnego, dobrego, soczystego, pełnego miłości czasu. I pamiętajcie, tacy jesteśmy w łóżku, tacy jesteśmy w życiu.